wstęp do jakiejś tam przyszłości jakiejś obu panów, czy stowarzyszeń panów? Ja powiem krótko, rozmawiamy niewątpliwie, rozmawiamy jako środowiska niepartyjne, nie ma członków partii, nie ma stowarzyszeń partyjnych w naszym gronie i rozmawiamy i chcemy pójść po prostu jednym blokiem, bo to ma sens przy tej ordynacji wyborczej, ma to sens i będziemy pokazywali tą absurdalność partii politycznych, szkodliwość działania na rzecz samorządu, a pokażemy, co to znaczy takie proobywatelska postawa, nie polityczna, tylko miasto, dobro miasta i taki będziemy na swoich listach chcieli zgromadzić takie osoby, nie patrzymy na ich światopoglądy, gdzie, skąd, kto, gdyby 10 lat temu ktoś mówił, że będziemy razem z panem Kazimierzem, powiedział, proszę pana, coś się panu pomyliło. Dzisiaj my idziemy, mówimy tak, tylko miasto, nic więcej, tylko miasto nas interesuje i nad problemami miasta i chcemy dyskutować nad problemem, nad jego dobrym, doskonałym rozwiązaniem, takie było w pierwszej, drugiej kadencji. Nie było bloków politycznych, w związku z tym mówiliśmy tu źle, tu niedokończone, a czy to się mieści, a może tak jeszcze, musimy nad rozwiązaniem optymalnym, całą mądrością zbiorową, a dzisiaj nie. Ten daje tak, tu jest przeciw, bo jest inne ugrupowanie. I nie ma dyskusji merytorycznej. Ale dołączacie do partyjnych tyranów. Proszę Państwa, jeszcze dokończę. Mnie przeraża to poddaństwo polityczne radnych. Proszę Państwa, ja nie wierzę, że wszyscy radni, nawet PiS-u, czy tej przybudówki popierali te wnioski, które były tam składane. Tu chodziło o to, że jest dyktat partyjny. Partia kazała, nikt się nie może wyłamać, bo go wyrzucą z klubu. I to było na tej zasadzie. Ja obserwowałem, jak siedzieli ci radni bierni, nie do końca nieraz może wiedzieli, o co chodzi, ale po prostu głosu niestety nie zabierali. Dobrze, pytam, będą wspólne listy? I wspólny kandydat na prezydenta. Ale czy ogłoszone już jest, wybory już są ogłoszone? Ale to co to ma do wspólnego? Na razie rozmawiamy. Tak. Żadnych ustaleń końcowych nie ma. Ale kto był jeszcze oprócz Radomian Razem i Wspólnoty Samorządowej? Jakie jeszcze stowarzyszenia? Nie, ja najpierw odpowiem. To co zrobili ci radni, to są radnymi praktycznie PiS-u, stworzyli taką fałszywkę, że radni bezpartyjni, prawda? Nie, to nie ma nic wspólnego ze Stowarzyszeniem Bezpartyjnej Radą, które powstało. To jest tylko jakaś próba podszycia się, zamącenia w głowach mieszkańcom Radomia. Niech po prostu ci radni mają jakąś odwagę i po prostu powiedzą, że są razem z PiS-em, a nie próbują tworzyć jakiś odrębny klub i tutaj, że są jakiś niezależni czy coś takiego. No, to jest okłamywanie tylko mieszkańców. Ja co z prezydentem, bo słyszałam wywiad którymś z radio, nie wiem, które radio, tam był Krzysztof Sonta, który deklarował, że może będzie startował na prezydenta. Ja też mogę startować, pan Kazimierz może startować. Mamy takie rozważamy takie możliwości. Mamy takie apetyty, zobaczymy co się urodzi. Zobaczymy, jak się zbierzemy wszyscy razem. Wybierzemy kandydata, który będzie najbardziej optymalny do tej rywalizacji. Zobaczymy, kto wystawimy, jakie inne komitety wystawimy innych. Wystawimy takiego, który pokona tamtych kandydatów. Ale wystawimy czy poprzemy kogoś? Wystawimy na pewno. Wystawimy, tak. To, jeżeli pójdziemy razem, to możecie Państwo, że jeżeli osiągniemy kompromis, a chcemy zebrać wszystkie stowarzyszenia, że tak powiem,